No, witam serdecznie wszystkich ponownie na kanale. I tak, dzisiaj pokażę Wam teraz coś z serii angielskiej. Taki pancernik klasy czwartej. Miałem robić amerykańskie dalej, ale jeszcze się nie dorobiłem szósteczki, więc jedziemy dalej z Anglikami. No, jak to się nazywa? Iron Duke. Jak się prezentuje? Dwa działa z przodu, dwa działa z tyłu, jedno takie po środku. Wszystkie mają po dwie lufy. No, nie jest źle. Zobaczmy, jak wygląda tutaj siła ognia. Zapalające się ładuje przez 20, praktycznie 8 sekund. I co my tu zniszczeń 5000, ale mamy tutaj coś lepszego niż w standardzie. Mają po 30% szansy na podpalenie, ten ma 40. Czyli Anglicy pod tym względem są lepsi. No i mamy tutaj jeszcze odległość na 14 km. Z tymi przeciwpancernymi jest podobnie. Ładują tak samo, odległość ta sama. No i 9000 uszkodzeń, 9900. Dobrze, zobaczmy jeszcze, jak to opancerzenie wygląda. Przeżywalność 55, artyleria 72, siła ognia tutaj 46, tu mamy przeciwlotnicze działka. Jeszcze raz artyleria, wszystkie dane. Te działa są kalibru 343 mm. Też w miarę dobrze. Już później będą tylko coraz większe, więc. Co tu mam dalej? Manewrowanie, prędkość 22,5 knota. To też jest dobrze, całkiem. I nawet dobrze się obraca na 13 sekund. Dobra, dalej lecimy. Tutaj mamy jeszcze takie inne wykrywania i takie różne pierdoły inne tam. Dobra, patrzmy dalej. Tutaj co nas interesuje jeszcze? Pancerz. Wyłączmy wszystko po kolei. Sprawdźmy. Tutaj mamy pierwsze. To Cytadele. Jest dosyć też dobrze osadzona. Troszeczkę ponad linię wystaje. Ale niedużo. No, to powinna być też w miarę ciężka do trafienia. Aha, opancerzenie, no takie średnie bym powiedział. No. Tej Cytadeli. Ale to jest poziom czwarty pancernika, więc nie ma co tutaj przesadzać. Tu działko oczywiście najmocniej opancerzone. Tutaj mamy jeszcze ten wierzchnią warstwę. To boki ma dobrze. Nawet górę ma w miarę dobrze. Tutaj pierwsze działka troszkę gorzej. Ale za to działa, to ochraniają też w miarę. No, dobra. Tutaj oczywiście jest sraka. To jak zawsze jest to najmniej opancerzone te wieżyczki. Najlepiej się z pocisków podpalającym strzela. Docelować wieżyczki, one się szybko palą. Tak, boki. No, też nie zbyt dobrze. Dostanie jakiegoś strzała z petardy i leży, nie? Chodzi o torpedy. Tutaj mam przód i tył. Gdzieś na dole troszeczkę takie warstwowe opancerzenie, na dole troszeczkę mocniej, ale góra tak w standardzie słabawo. Ale ich, jak jedziesz przodem, to zawsze najtrudniej cię trafić, nie? Bokiem jesteś cały odsłonięty,
Ale przodem zasłaniasz cytadelę, nie? Dobra, co tu dalej mamy jeszcze tam takie pierdoły. Dobra. Mam też następny, ale następny to zaraz zrobimy po tym. Najpierw o tym troszeczkę. Zrobimy tutaj akcję jakąś. Troszkę podkoksowane już. Tam wszystko co mogłem, to dałem. No i ten siódmej klasy kapitan na pancerniki. Robiłem te Angliki, bo później potrzebuję do misji. Potrzebowałem tego Queen Elizabeth. Misję na Conquador chyba robisz, coś takiego. No mogę wam pokazać, zaraz jeszcze pokażę wam, jak te misje wyglądają. Tutaj Yamato robię, to już jestem w połowie. Na Yamato to raczej potrzebuję tylko takie stateczki. Anglika też, ale to jest. Nie mam go. No i tam i Japońce dwa i to Fuso też, trzy Japońce, znaczy Fuso mam, to robię. Ale dobra, zobacz na tego Conquandera chyba, czy jak on się nazywa. Conquarer. Tutaj robię sobie misję już, czekaj, gdzie raz, dwa, trzy, cztery, piątą teraz. Ona jest na takie podmisje podzielona i tutaj co mamy? O, tutaj widzicie. Codziennie jak robisz tymi stateczkami, no to szybciej się po prostu te misje wypełniają, jak wygrywasz bitwę, nie? Tutaj mam klasy szóstej i Elizabeth Queen. No dobra, to właśnie do tego potrzebowałem, dlatego robiłem te Angliki. Ale teraz zobaczymy, jak to gra, a w standardzie startujemy. Rewelacji takiej super nie ma, ale zaraz zobaczymy te zapalające się pociski, jak to działa. Czy naprawdę mu tak podpala lepiej? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Bądź co bądź, to jest 10% szans więcej ma niż innego typu pancernik. Jedziemy, podpalające. Standard, 3 bazy, standard. No, 3 bazy do zdobycia. I co my tu mamy? Pierdziuchy. Königsberg. Königsberg, trzeba uważać. No i na te pierdziuchy trzeba uważać też. Wyoming jest dobry, o, Wyoming jest dobry. I też mam Iron Duka. Dobra, jedziemy, zobaczymy, w którą to stronę się udać teraz. Czekajcie. Się troszeczkę między górki skitrać. Jesteśmy na otwartym przestrzeni. Trzeba szybko gdzieś dopłynąć. Dobra, w prawo. Otwarta przestrzeń. O, już jest tam jakiś pierdziuch, ale na razie tak jest za daleko, ale jeszcze nie strzelamy, żeby nas nie wykryli. Troszeczkę trzeba się skitrać. Dobra, trąbią. Widzicie jaką trąbeczkę mam fajną? To tam już jadą w prawo, ale mamy tutaj wsparcie, raz, dwa, trzy, cztery okręty, my piąty, o jeszcze jeden niszczy się, dobra, nieźle, jest oczko, już nas widzą, 14 km zasięgu. Zobaczymy. Ale rzeczywiście dosyć szybko płynie. O, jest sroszek. A sroszka możemy sobie huknąć.
chyba gdzieś, pierwsze zniknął, po drugie chyba gdzieś zawrócił. Teraz go nie widać. Nakopcił tam strasznie. Wszyscy kuźwa tam kopcą, nic nie widać. Wszystkie bączki lecą już. Emerald. Patrzcie, to jest emerald. To jest właśnie przed Iron Duke'em stateczek, ale nie robię o nim, bo to już takie, no nie dość, że słabe, to nawet nie ma zapalających, tylko ma przeciwpancerne i petardy chyba ma też, ale nie wiem, czy to tak aż... O, jest to, dobra. Ktoś strzela do nas. Zobaczmy. Coś tam dostał? Nie, nie dostał, kurde. Ale tutaj mamy jakiś tam... Co to kuźwa jest? Aginokontur jakiś? Dobra, aginokontur. O, patrzcie, lecą smrody, kurde. Trzeba się obracać. A, nie dolecą. Dobra, patrzcie. Jak se ładujesz i chcesz strzelać, obracasz się na bok i walisz. A jak ładujesz, to się naprzód obracasz. Dobra, się już walimy. Właśnie. O, dostał, ale jakoś jeszcze nie podpalił, no nie. Następny. No, to koleżka. Dobra. Trzeba się troszeczkę chyba zwolnić. Gdzie są koledzy? Dobra, to on się pali, ale czy to od nas? A od nas teraz to się pali. On też nas popalił. Smrodek, dobra, jedź, masz. Chciałeś? Trzeba przygazować, bo stoimy. Ten jeszcze tam strzela gdzie indziej. O, ten już nie żyje. Dobra, to teraz ładujemy se przeciwpancerny. Ustaw się ładnie na bok, tak jest. Tak z profilu. Jeszcze trochę. Kuźwa, obkręca się znowu, no. Dobra, już ładuję, to mu sieknę salwę, ale normalnie jak z przodu, to trzeba walić zapalającymi się. Ale patrzcie, jak mu ładnie przewaliłem. No. I znowu się obraca na bok. Dobra. Jak włączymy sobie już płyniem bliżej, to sobie włączę tą pomocniczą, żeby była mocniejsza. Fire. Goście pali fire. Nie strzelaj do mnie, ja chcę cię strzelać. Trzeba to tak niżej troszkę, może się uda cytadelkę. Nie, cytadelki się udało. Wystarczy mi już tego ognia. To rozwalał mi troszkę. Dobra, gasimy się i jedziemy tutaj w lewo. Jest sroch. Może sroszka sobie strzelimy. Sroszek. Dobra, troszkę większy abszan. I ładujemy zapalające się. Kurde, nie dostał sroszek. Ale to niedobrze. To wracamy się, bo chyba że za tamtą góreczkę. Ale sroszek mógł puścić bąki, więc sobie skręcamy już w lewo, bo tu on namierza nasz kurs i puszcza bąki po naszym kursie. A my zmieniamy kurs i bączki lecą w boku. O ile puścił.
Gdzie on jest? Dobra, troszkę tu, może on poleciał tam na bazę, bo tam widzę nasz był. Torpedoes to starboard. No, widzicie? Pączki były puszczone, gdzieś tu lecą. Gdzie one lecą, te pączki? I w ten sposób troszeczkę go nabraliśmy. Troszkę on dostał. I teraz zmieniamy kurs znowu, bo znowu no, bączki puścił. Tak jest, bączek. Ale... ole fart. Dobra. No, widzicie? Bączek, chyba jeden dostaniemy. O, tak jest. Jeden dostał. Tutaj koleżka. Nie pchaj mnie tu. Gdzie? A trzeba się naprawić, bo już tam dziurkę nam zrobił i doładujemy sobie życia. I tu podjedziemy go troszkę z lewej. On gdzieś tu jest. Problem solved, sir. O, to tam pierdziesz jakiś problemach. No, sroszek, wyskakuj. A my jesteśmy na bazie, zajmujemy bazę. Zajęta baza. Nie wiem, czy ten sroszek się schował. No, punkty prowadzimy. A jest, patrzcie, jest sroszek. I już to będzie sobie puszczał brzydkie bąki. Jesteśmy blisko, więc... dawaj, dawaj. Nie wiem, czy... ja nie sięgałem. Gdzie te bączki puścił? Jest bąk, kurde. Ale jakoś farty mi się udało. Gdzieś tu musi być. Tu gdzieś jest. Włączmy sobie tę pomocniczą, mocniejszą, bo jak się pojawi gdzieś blisko, to od razu rozsiekniemy z pomocniczej. Jest! Dobra! O, patrz, pomocniczo już wali. I teraz zobaczmy mu takie coś. Aż ty! No i załatwione. Dobra, skręcamy teraz w drugą stronę, bo tam mogą bączki lecieć. Tak jest, lecą bączki. Ale naprawiamy się. Czyli trzy bączki od gościa oberwałem. Teraz szukam następnego okrętu. Gdzie to jest? A, tam z tyłu. Königsberg. Königsberg. Fajny niemiecki statek. Szybki. I on chyba ma petardy też. Muszę zawrócić. Ale nie dopłyniemy, już go załatwię. Patrzcie. Że ledwo co żyje. I koniec. No i jak się podobało? Myślę, że... nie, źle, na czwartą klasę pancernika.
angielski, podpalenie ma fajne, następny ma, na następnym widać to lepiej. Nie jest źle, mamy 100 koła papiera, 46 tysięcy uszkodzeń i jakieś tam oznaczkę jeszcze. No, także jak się podobało, to dawajcie te łapki w górę. A jak nie, to nie. Dobra. No to widzimy się następny z Elizabeth Queen. Następny pancernik. A Amerykańce dalej będę robił, jak się dorobię. Bo to tak trochę mozolnie. Czasu mi brakło trochę. No ale widzimy się z Elizabeth Queen w następnym odcinku. No to na razie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.